22 października uroczyście zostały przekazane mieszkania komunalne w nowo powstałym budynku przy ulicy 4 Marca 6. Uroczyste przecięcie wstęgi poprzedziła konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Karlinie, podczas której burmistrz Waldemar Miśko podsumował wieloletni program budowy mieszkań w Karlinie. W ostatnich kilkunastu właściwie latach wybudowaliśmy 178 lokali w formule TBS-owskiej. Ponad 8000 m2 powierzchni użytkowej tych lokali i w ramach tego budownictwa TBS-owskiego też lokale usługowe były realizowane. W centrum jest to zrozumiałe, czyli na parterach lokale usługowe, powyżej lokale mieszkalne, 11 takich lokali usługowych, ponad 600 m2. 78 w centrum, tak jak mówiłem, i 100 mieszkań TBS-owskich na ulicy 4 Marca. Podczas konferencji zaprezentowane zostały także plany gminy Karlino na najbliższe lata. Chcemy oddać do użytku w sumie 9 budynków, w których będzie ponad 200 lokali w sumie mieszkalnych, ale nie wszystkie prawdopodobnie będą mieszkaniami komunalnymi. Po tym pierwszym budynku, który dzisiaj oddajemy, widać, że również jest zainteresowanie mieszkaniami tak zwanymi deweloperskimi, czyli na sprzedaż. Kolejne budynki, które będą budowane na tym nowym osiedlu, to są budynki 24-rodzinne. Chcemy w przyszłym roku, myślę, że lada, jeżeli nie w tym tygodniu, to w następnym, będziemy ogłaszać przetarg na budowę tego budynku przy Biedronce. Złożony już został wniosek również do budżetu państwa o dotację, bo taka dotacja jest możliwa. W planach gminy Karlino jest także budowa mieszkań socjalnych dla osób o najniższych dochodach. Pierwszy budynek socjalny jest planowany do zamieszkania w roku 2015. Swój wkład w budowę mieszkań w Karlinie ma także firma Homanit Polska. Jej właściciel, Fritz Homan, zapewnił wsparcie dla gminy, przekazując w kolejnych latach łączną kwotę 500 tysięcy złotych. 450 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych i 50 tysięcy na działalność sportową gminy. I dla mnie to jest zupełnie oczywiste, że jeśli się w gminie inwestuje, to trzeba również z gminą właściwie współpracować, właściwie współżyć. Und miteinander heißt, dass es nicht nur in eine Richtung geht, sondern wenn man was bekommt, gibt man auch was zurück. A współżyć, współpracować oznacza dla mnie nie tylko brać, ale również dawać coś w zamian. Also braucht man, glaube ich, nicht irgendwie intelligent sein, wenn das ist für den Ruf gut, das ist für die Gemeinde gut, das ist für die Jugend gut und das ist für alle eine Perspektive. I takie działania są dobre nie tylko dla firmy, ale również dla gminy, przede wszystkim dla młodzieży, dla rozwoju młodzieży, dla perspektyw, które się tej młodzieży stawia. W nowo powstałym budynku przy ulicy 4 Marca 6 zostało oddanych 20 lokali mieszkalnych, w tym 15 mieszkań zrealizowanych ze wsparciem finansowym z budżetu państwa na poziomie 40% kosztów kwalifikowanych. Pozostałych 5 lokali przeznaczono na sprzedaż. Na tym osiedlu mówią, że to jest najlepsze miejsce, tak? Bo najlepsze widoki rozciągające się na rzekę Parsentę, między innymi na te łąki, które tam są, na Starorzecze. Miejsce naprawdę bardzo, bardzo przyjemne do zamieszkania i do życia. Łączny koszt inwestycji to niespełna 3 miliony 100 tysięcy złotych.